Mateusz, w końcu witamy Cię w Tychach o Twoim transferze. Tutaj pisało się już od ponad miesiąca. Jak zatem wyglądały kulisy Twojego transferu tutaj na Edukacji 7? Tak, dochodziły mnie słuchy, że klub GKS Tychy jest zainteresowany moją osobą. Troszeczkę to trwało, ale w końcu jestem. Cieszę się bardzo, że trafiłem do GKS-u Tychy i chcę walczyć z tym klubem o najwyższe cele. W ubiegłym sezonie w barwach Radomiaka na boiskach Ekstraklasy 21 spotkań, bramka przeciwko Legii Warszawa. Nie było opcji, żeby zostać w Ekstraklasie, w Radomiaku bądź w innym klubie? Tak, bramka z Legią. Fajny czas, bo zrobiliśmy z Radomiakiem po wielu latach awans do Ekstraklasy. Myślę, że była opcja, ale troszeczkę było nie po drodze mi z jedną osobą i chyba tak się skończyło, ale myślę, że to była dobra decyzja, nic na siłę. A jakieś kluby, jeśli chodzi o Ekstraklasę, to były jakieś zapytania, ale nic takiego konkretnego. Jak generalnie wykorzystałeś te ostatnie tygodnie, bo 13 czerwca pojawiła się informacja, że nie wziąłeś udziału w treningu Radomiaka z powodu kontuzji. Czy ze swoim stanem zdrowia jest teraz wszystko ok i czy jesteś gotowy do treningów? Tak, miałem drobny uraz, ale to nic takiego wielkiego. Jestem gotowy, trenuję od powiedzmy 3-4 tygodni bardzo intensywnie, po dwa razy w tygodniu, dwa razy dziennie, raz dziennie. Jestem, myślę, że dobrze przygotowany, ale mogę być jeszcze lepiej. Na jakich pozycjach głównie występowałeś w trakcie swojej dotychczasowej kariery i jaka ma być Twoja rola tutaj w GKS-ie Tychy? Na pozycjach występowałem numery 8 i 10 i chyba na tych pozycjach najlepiej się czuję. Lubię atakować, lubię grać ofensywnie, no ale lubię też grać defensywnie, ale wolałbym chyba bardziej ofensywnie grać. Kiedy przypominam sobie Twoje występy przeciwko GKS-owi Tychy, to przede wszystkim pamiętam to, co wydarzyło się na boiskach drugiej ligi, kiedy położyłeś naszego obrońcę na ziemi, zdobyłeś bramkę, zdjąłeś później koszulkę. To drugie wspomnienie dla Ciebie pewnie gorsze, czyli druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka w pierwszej lidze. Ty masz podobne wspomnienia i które z nich jest dla Ciebie przyjemniejsze? Przyjemniejsze jest na pewno to, w którym meczu strzeliłem bramkę w drugiej lidze właśnie przeciwko GKS-u Tychy. Na 1-0 to była chyba 89 minuta i drugie wspomnienie jest takie, że właśnie w meczu z Radomiakiem tutaj w Tychach dostałem czerwoną kartkę po drugiej żółtej kartce. Uważam, że nie powinno być tej czerwonej kartki, ale no co sędzia pokazał i skończył się dla mnie mecz. Patrząc na Twoją karierę, wiele fajnych momentów, jak te z Radomiakiem, czy do pewnego czasu ze Śląskiem Wrocław, były też na pewno ciężkie momenty. Nam w tej chwili Barcelona bardzo pozytywnie się kojarzy, natomiast Tobie chyba niekoniecznie, bo wtedy nawet zastanawiałeś się nad zakończeniem kariery. Tak, jak to w życiu i w piłce są dobre momenty i są też gorsze momenty. Ja miałem w Śląsku troszeczkę gorszy moment, bo dostałem po prostu jakiś nieudany zabieg, ktoś mi źle zrobił zabieg i później konsekwencji tego było, że moje kolano musiało być zoperowane za granicą, bo tutaj w Polsce za bardzo nikt nie chciał się podjąć, ale na szczęście wróciłem do gry, do pełni sprawności. Cieszę się z tego, że w Barcelonie dr Kugat wyprowadził mi to kolano i dzisiaj się mogę cieszyć z piłki. Twój charakter na pewno ukształtowały sporty walki. Powiedz, dlaczego, jak byłeś młodym chłopakiem, zabierałeś rękawice i kask? Ogólnie od dziecka byłem zawsze taki, zawsze mnie było dużo, zawsze gdzieś byłem, jeździłem i ogólnie mój charakter taki jest po prostu, że lubię rywalizację, lubię się po prostu bić, no ale wiadomo, że teraz gram w piłkę i to jest moim najważniejszym celem, a gdzieś tam może kiedyś po karierze będę chciał wstąpić, potrenować sobie już tak bardziej zawodowo. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.